Por favor. Rozpoczęli naukę języka hiszpańskiego. Uczniowie zespołu szkół imienia Adama Wodziczki w Mosinie jadą w marcu do Hiszpanii na praktyki hotelarskie. W ramach funduszy europejskich programu operacyjnego POWER organizowany jest w naszej szkole projekt Hotelarze z Wodziczki, Europejski Rynek Pracy na Was czeka. Celem tego projektu jest przygotowanie młodzieży do pracy na zagranicznych rynkach pracy. Młodzież będzie brała udział w 4-tygodniowych praktykach, w tym roku w słonecznej Maladze w Hiszpanii, w przyszłym roku w Berlinie. Przyszli hotelarze cieszą się z możliwości wyjazdu do Malagi. Jestem bardzo zadowolona, nie tylko, że ja jadę, ale też moi koledzy, że nauczymy się czegoś ciekawego. Język hiszpański przy okazji jest bardzo świetny, więc możemy skorzystać nie tylko językowo, też praktycznie uczymy się wielu rzeczy, no i poznamy fajnych ludzi, mam nadzieję. Hiszpańska przygoda to nie tylko praca, ale przede wszystkim poznanie tego kraju i jego mieszkańców. Praktykanci przez okres szkolenia będą mieszkali u hiszpańskich rodzin.